Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na drugi odcinek Zagrajmy w Sonic Advance 3 na Game Boy Advance. I ja pierdziele, cholera jasna, no nie, no dlaczego? 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 Na pewno teraz większość z was nie wie, o co mi chodzi, więc już przechodzę do tematu bardzo płynnie i bardzo szybko. Otóż... fajnie, że robimy sobie Sunset Hill, czyli nasz następny zonek, zresztą widzicie. Wszystko fajnie, no graficznie jest bardzo ładnie. Ogólny sam pomysł na poziom jest naprawdę bardzo fajny. Ale kurde, muzyka. Ta muzyka, która leci w tle. Ja nic osobiście nie mam do motywu z Green Hill Zone, żeby nie było. Ale kuźwa, no dajmy już spokój temu Green Hillowi. No ileż można, no ileż można. Serio, jakby... lubię bardzo Green Hill, fajnie, że jest taki zone w serii Sonic, ale czy on czasem już za dużo razy nie wystąpił w tej serii? No naprawdę, no litości, twórcy, no. Dlaczego? Czy naprawdę musi być za każdym razem ten motyw? No dajcie już sobie spokój, proszę was. Nie róbcie więcej takich brzydkich zagrywek. Co z tego, że potem w Sonic Mania to zrobili? Co z tego, że potem zrobili to w Sonicu... Forces. Ale dobra, nie będę już poruszał tego tematu, ponieważ po co? Po co? Powiedzcie mi, po co? Jak zauważyliście, drugi odcinek pod względem czasu jest troszeczkę, a nawet kurde bym powiedział turbo dłuższy niż poprzedni odcinek, bo poprzedni trwał tam 20 minut bodajże, albo 21 minut, coś takiego. A ten trwa 40 minut, lub nawet trochę ponad, bo tam chyba 41 z kawałkiem. No i jak widzicie, robimy sobie właśnie Sunset Hill Zone, czyli zone wcale niepodobny do Green Hill, wcale, nie. Ja w ogóle tutaj żadnego podobieństwa nie widzę, panie kolego. No i przy okazji, poza narzekaniem na to, że po raz setny widzimy Green Hill z tą oczywiście muzyką, która nam tam towarzyszy w tle, no to przy okazji standardowo pokazuję wam, jak zdobywa się Chao. W sensie, w jakich lokalizacjach możemy je spotkać. Dlatego jeżeli chcesz zrobić 100%, a nie wiem, nie chce ci się oglądać walkthroughów bez jakiegokolwiek komentarza głosowego, tylko chcesz to z komentarzem głosowym zobaczyć, to ten let's play będzie idealny dla ciebie. Tak to mogę powiedzieć. Chamska reklama, zawsze na propsie. No cóż, naszła mnie taka lekka dygresja i lekkie takie... nawet nie wiem, czy ja dobrego słowa użyłem, dygresja. No w każdym razie, miałem wczoraj w nocy taką myśl, w sumie tak trochę myślałem nad tym maratonem z Sonica Advance i bardzo się cieszę, że w ogóle zacząłem robić ten maraton, ale doszedłem do takiego wniosku, że... cała ta trylogia jest bardzo w porządku, bardzo lubię te wszystkie trzy części, chociaż najlepsza i na zawsze w moim serduszku to jest Sonic Advance 2, ze względu na ulepszony gameplay, jak i w ogóle zmiany takie naprawdę dosyć mocne, przynajmniej dla mnie. Zresztą ja mówiłem na ten temat już w... no, Sonicu Advance 2, jeżeli nie oglądaliście, no to zapraszam serdecznie obczaić let's play. I powiem wam tak... tak jak wydawało mi się, że Sonic Advance 2 ma upierdliwe robienie 100%, no bo szukanie tych specjalnych ringów to jest katorga, to nie. Sonic Advance 3 ma o wiele gorsze 100%, jeżeli chodzi o robienie 100%, ponieważ no tutaj musimy szukać tych Chao i to jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony mega upierdliwe, no bo ja oczywiście nie twierdzę, że te Chao i inne tego typu rzeczy muszą być pochowane naprawdę w takich bardzo łatwych lokacjach, aż nawet za łatwych, jak to było w przypadku Sonica Trójki, gdzie pierścienie w zasadzie były dosyć blisko siebie, te ogromne pierścienie do Special Stage, oczywiście o nich mówię. Tylko że tutaj, no kurde, gdyby nie Gaiden, no to powiedzcie mi, czy wy byście się w ogóle domyślili, że nie wiem, o, tutaj jest Chao na przykład schowane, o, na przykład, nie wiem, tam w tym momencie, w tym fragmencie poziomu jest przykładowo specjalna sprężynka, o, tutaj masz specjalny ring. Powiedzcie mi, czy gdyby nie gajdy, czy gdyby nawet nie, powiedzmy nawet i mój let's play, to domyśliliście się, to domyślilibyście się, że w tamtych segmentach gry są
pochowane właśnie te rzeczy, o których tutaj wspominam, bo ja osobiście bym się nie domyślił i mam nadzieję, że nikt się z tego nie nabija. Jeżeli ktoś się z tego nabija, no to trudno, no to mam nadzieję, że się chociaż dobrze bawicie. Ja osobiście, no nie potrafiłbym robić tej gry na 100% bez spoglądania na drugi monitor i sprawdzaniu dokładnie, gdzie co jest, no bo autentycznie to jest mega, mega, mega trudne. No ale jeżeli chodzi o samą grafikę, pomysł jakby na poziom, to jestem jak najbardziej za, fajnie, że coś takiego dodali, ale no motyw muzyczny z Green Hill po prostu już jest przereklamowany w mojej opinii, jest on przeorany na wszelkie możliwe strony świata i takie jest moje zdanie, wy możecie osobiście mieć inne zdanie. Mam do was pytanie, jakie macie ogólnie wspomnienia z tą produkcją, jak i z tym Zone'em? Bo może, nie wiem, macie jakieś wspomnienia, a nie chcecie, nie wiem, tutaj na razie ze mną dyskutować z jakiegoś powodu, a bardzo bym chciał, bo jestem ciekaw waszych przemyśleń dotyczących Sonic Advance Trójki, bo czytałem sobie sekcję komentarzy przed publikacją pierwszego odcinka i tam widziałem, że trochę osób pisało bardzo negatywnie o Sonic Advance Trójce i przyznam szczerze, że jak tak troszeczkę mnie nastawiliście na tego Sonic Advance Trójkę, to bałem się, że to będzie naprawdę taki totalny krap, ale gram sobie w tę gierkę, nie uważam ją za krapa, ale nie uważam też za najlepszą produkcję. Uważam, że Sonic Advance 1 i 2 są dużo lepsze, ale ta gra nie jest jakoś super najgorsza. Uważam, że jest takim mocnym średniakiem, aczkolwiek nie wiem, czy będę tak często do niej wracał. Prędzej na pewno będę wracał częściej do Sonic Advance 1 i 2. Ale no, czy do tej gry będę tak często wracał, no nie wiem. Póki co na chwilę obecną nie chcę wydawać werdyktu, dopóki stuprocentowo nie przejdę gry, a uwierzcie mi, dużo mi nie zostało, bo obecnie w chwili, kiedy to nagrywam, w sensie nagrywam swój głos, bo oczywiście to jest w post komentarze robione, to doszedłem chyba do zonu 5 albo 6, tak więc no jestem coraz bliżej końca, więc na dniach się spodziewajcie wielkiego finału. W sensie, no wy możecie się spodziewać wielkiego finału, no ja mam nadzieję, że się będę spodziewał, no bo no nie chcę, że tak powiem, wyłożyć przysłowiowej lachy na ten let's play i powiedzieć, a dobra, nie chce mi się wyjebane, no bo w tym roku, tak jak już się za coś zabieram, to kończę. Zresztą poprzedni rok też to pokazał, że tak jak się za coś zabieram, to ja to kończę. Nie ma, kurde, że boli. Znaczy, poboli, ale za niedługo przestanie, jak to się mówi. Bardzo mi się nawet podoba ta sekwencja, że idziemy tą górną częścią poziomu. W ogóle górna część poziomu została bardzo fajnie zrobiona. No i ten zachód słońca w tle, no coś pięknego. Tak, to jest zachód, nie wschód ani nie przedwschód, tylko zachód. No bo takie pomarańczowe niebo zwykle jest, kiedy słońce zachodzi, zaczyna się wszystko robić ciemne i wiecie, i tak noc zapada, no i zamiast, że tak powiem, Splash Hill, to mamy Night Splash Hill na przykład. A nie, tutaj już chora fantazja weszła i tak dalej. Ale byłoby nawet ciekawe zobaczyć Green Hill w nocnych barwach, tak szczerze. Mimo że jest to przeorane na wszelkie możliwe fronty zone lub świat, to fajnie byłoby nawet zobaczyć w nocnej wersji. A ty się dalej nie nauczyłeś. Gemerl dalej się nie nauczył i dalej chce z nami walczyć, albo Gmerl, przepraszam, Gmerl, tak powinien do niego powiedzieć. No ale jak widzicie, konfrontacja z nim nie była jakoś upierdliwa, na pstryknięcie palca i gościa nie ma. Tak więc za chwileczkę przejdziemy do bossika, którym jest oczywiście Dr. Eggman, bo któż by inny mógłby być tym bossem? Ale najpierw czas na cutscenkę. Jak widzicie, Knuckles, kurde, spadł. I nie wiem, czemu mi się wydaje, że patrząc i czytając jakby ten dialog, mam wrażenie, jakby oni znowu mówili takie: ej, to ty jesteś Knuckles! No tak, to ja jestem Knuckles, ja jestem tym strażnikiem głównego szmaragdu chaosu. Co z tego, że za każdym razem jestem dymany jak mała... Tu chciałem powiedzieć coś bardzo, bardzo wulgarnego. Bo chodziło mi o to, że jestem dymany na każdy możliwy front, dlatego, że jestem mega turbo naiwną kolczatką. To chciałem powiedzieć i się, że tak powiem, przejęzyczyłem, za co chcę tutaj
przeprosić. troszeczkę za grubo poleciałem, muszę przyznać. Aha, w ogóle a propos tych kluczy, bo nie wspominałem. To przynajmniej będzie dosyć istotna ciekawostka, bo ten zone w ogóle nie ma żadnych ciekawostek, a jedyna ciekawostka jaka jest, no to hehe, muzyka z Green Hill Zone leci, wiecie, bo muzyka z Green Hill Zone leci, nie wiem czy w ogóle słyszycie, nie wiem czy w ogóle głusi czasem nie jesteście. A więc ten kluczyk, tak, kluczyk do Special Stage'a, tu, jak widzieliście, był on na tych całych rurach, po których Sonic się kręcił. Otóż, zasmucę was, ale te klucze są w losowych miejscach, czyli na przykład, jeżeli u mnie było to na rurach, to jak wy sobie zagracie, to u was niekoniecznie będzie na tych rurach. To chcę, żebyście mieli z tyłu głowy. I w ten oto sposób lecimy na drugi special stage. Oh yeah! Za chwilę będziemy mieli drugi zone ukończony. I tym razem mamy special stage w nocnych kolorach. Tak, to są nocne kolory i nawet w tle widać takie gwiazdy, więc sugeruję, że to jest chyba noc. Przynajmniej tak gra nam sugeruje. Bo tutaj zjadłem oczywiście synonim, a raczej słowo gra. Tak więc gra tutaj nam sugeruje, że jest noc. Interesujące. Tak, przepraszam, że ja się tak czasami powtarzam, jak robot, ale no wolę już troszeczkę powtórzyć coś, co chciałem powiedzieć i chcę to poprawnie powiedzieć zresztą, niż powiedzieć to na zasadzie, że pierdolę jakąś głupotę, a potem wy będziecie haha, ale patrzcie co za cymbał gada głupoty. Znaczy, ja lubię gadać głupoty, lubię jak potem wy się śmiejecie z tego, no ale no kurczę. No wiecie o co chodzi, jednak zachowajmy jakiś poziom, okej? Zachowajmy jakiś delikatny poziom. No ale tak szczerze, po dłuższym zastanowieniu się, tak jak porównuję te wszystkie special stages z jedynki, dwójki, trójki, to te w trójce mi się chyba nawet najlepiej podobają ze wszystkich, tak szczerze. Bo w jedynce mamy oczywiście spadanie w dół, co zresztą pamiętacie z mojego let's playa, że tam spadaliśmy w dół i tak dalej, i tak dalej. W dwójce z kolei musieliśmy uważać na zero, na tego robota zero, co nawet Wikipedia podkreśla. Nie, to nie jest przejęzyczenie się i niepomylenie imion, ponieważ nawet Wikipedia potwierdza, że ten robot się zero nazywa, tak więc proszę mnie tutaj już nie poprawiać, bo ja wiem akurat swoje i wiem skąd mam informacje, tak więc spokojnie ludzie. Lubię jak mnie poprawiacie, ale no w takim momencie to tak, no, no cóż. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mogliście też nie wiedzieć, no bo niektórzy może nie są aż tak bardzo obyci z serią Sonica, no ja zresztą, gdyby nie Wikipedia, to też prawdopodobnie bym nie wiedział. No ale od czego jestem ja i od czego jesteście wy, żebyśmy się wszyscy nawzajem popoprawiali, jeżeli pierdolimy głupoty. A teraz czas na Egg Ball Number 2, czyli bossa tutejszej lokacji, czyli to jest boss z Sunset Hill. Jak widzicie, tutaj mamy właśnie taką oto konstrukcję Eggmana. Eggman się teraz zwinął w kulkę, bo wiecie, hehe, bo tak chce nawiązać trochę do Sonica, ale coś mu nie pykło. I ja oczywiście standardowo jak to ja muszę zraszować tego bossa, no bo czemu nie? I teraz będziecie widzieli taki maraton totalnego rushu. Ale o dziwo, mając zero pierścieni, udało mi się przeżyć, tak więc to chyba jakiś znak. To chyba znak, że głupi to ma jednak szczęście, jak to się mówi zresztą. Co mnie oczywiście, nie powiem, że nie, ale cieszy. Znaczy, nie uważam siebie za głupiego, żeby nie było. Ale no wiecie o co chodzi. I w ten oto sposób Eggman został pokonany, został wgniecony w ziemię, frajer. Bardzo dobrze, to mi się podoba. W ten otóż sposób skończyliśmy sobie Sunset Hill. No i cóż, będziemy mogli przejść do następnego zone'u. Tylko teraz z jakiegoś powodu sobie czekałem. Aha, czekałem dlatego, że musiałem odtrąbić zwycięstwo, bo taka ciekawostka. Oczywiście pomidor alkoholik się musi pochwalić. W momencie, kiedy sobie tak siedziałem, no to sączyłem sobie browarka, no bo musiałem odtrąbić zwycięstwo z tym jakże trudnym bossem, jakże zacnie trudnym bossem, tak tylko trzeba podkreślić. No i tutaj oryginalnie odcinek by się skończył, ale jako, że uważam, że 14 minut jest to trochę za mało i za krótki odcinek, no to postanowiłem udać się do Ocean Base i
O mój Boże, nie popełniajcie mojego błędu, błagam was. Proszę, bądźcie mądrzejszymi graczami i nie róbcie takich błędów jak ja. Ja zrobiłem kardynalny błąd, ponieważ jak widzicie tutaj poleciałem z Sonikiem. Gra i wiele nawet walkthrougherów i longplayerów, o ile mogę takich nawet nazwać, wiele, naprawdę wiele fanów rekomenduje tutaj granie Knucklesem. I już wam zaraz powiem nawet dlaczego. A nawet nie muszę mówić, bo wystarczy, że tylko pokażę, ale mówiąc o Ocean Base, bardzo fajny i przyjemny poziom. Szczerze, wydawało mi się, że lokacja Chao będzie tutaj jakaś, no, że będę miał trudności ze znalezieniem tych Chao, ale okazało się, że jednak nie miałem prawie żadnych trudności. Tak naprawdę może tylko z dwoma nie wiedziałem faktycznie, gdzie one są, ale no nie było jakiegoś super mocnego problemu. No pierwsze zresztą, jak widzicie, te tutaj lokacje są dosyć łatwe, jeżeli chodzi o szukanie Chao. Tak więc tu muszę przyznać, że gra mnie troszeczkę zaskoczyła, aczkolwiek no później będzie i to będzie ciekawie, jeżeli chodzi o dalszą rozgrywkę. Tak więc spokojnie, nie macie się o co martwić. No i tutaj oczywiście standardowo musiałem chwilę przeczekać. Ja to tak zresztą mam, jak nagrywam gameplay, że muszę chwilę po prostu odsapnąć i gramy dalej po prostu, bo ja nie lubię grać na wariata. Jak ja mam grać na wariata, no to już wolę w ogóle nie grać, no nie? Bo bardzo często granie na wariata kończy się właśnie takimi bardzo głupimi błędami, przez co później ludzie się ze mnie śmieją, że ale ty jesteś kurde słaby w gry, w ogóle ty grać nie potrafisz, w ogóle weź zejść ze sceny, tam kurde frajerze koktajlowy.pl czy tam kurde suszony pomidorowy.pl, więc tam zatkaj dziurę i utkaj pizdę, brzydko mówiąc. Ale ty jesteś w ogóle wulgarny, Michał. No ale pamiętajcie, ja na YouTubie jestem, przynajmniej tak ja się określam, bo może jest inaczej, mogę się oczywiście mylić, ale jestem dosyć, no, mocno wulgarny na YouTubie, aczkolwiek prywatnie aż tak dużo nie przeklinam. To myślę, że trochę osób może potwierdzić, ponieważ autentycznie prywatnie to, no, mało używam wulgaryzmów, a jak już używam, to albo jak jestem w stanie nietrzeźwości, albo po prostu faktycznie coś mnie zdenerwuje, lub nie będę wiedział, jak to inaczej podkreślić, więc użyję takiego zamiennika, jak na przykład zajebiście. O, i jak widzicie, teraz właśnie przechodzimy do lokacji, gdzie będziemy mieli tutaj małe trudności, a przynajmniej ja będę miał trudności, no bo nie wy, bo wy tylko oglądacie, to ja nagrywałem ten gameplay, więc to ja miałem trudności. O, proszę bardzo, jak widzicie, tego się nie da zniszczyć bez Knucklesa, a tam za tą ścianą jest Chao, więc co Michał musiał zrobić? Przejść dalej poziom normalnie. I przez to, że musiałem normalnie poziom przejść, to musiałem go jeszcze raz robić, ale z takim skutkiem, że okazało się, że musiałem po prostu robić poziom Knucklesem. Nie mogłem robić Sonikiem ani tylko Tailsem, tylko musiałem właśnie Knucklesa wziąć, przez co, no, przy okazji wróciłem się i okazało się, że jeszcze gdzieś zgubiłem Chao, tak więc, no, backtracking był niestety chcąc nie chcąc potrzebny. Tak więc no musiałem się pogodzić ze swoim marnym losem, przynajmniej jeżeli chodzi o tę grę. I tutaj mamy nową platformę, a mianowicie platforma, która ma tam na dole taki wiatraczek, jak mogliście zauważyć. I ona jest dosyć, no, ma ciekawy mechanizm, dlatego że nie polega to na tym, że musicie, wiecie, raz wcisnąć ten przycisk i sobie lecicie do góry, tylko musicie non-stop naparzać w ten przycisk, jak zresztą zobaczycie teraz. No autentycznie, trzeba non-stop skakać, żeby platforma jakkolwiek poleciała do góry. Tam taka mini platforma, mini winda, jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. Tak więc no jest to dosyć uciążliwe i upierdliwe, no ale no cóż poradzić, no gierka ma taką mechanikę, więc trzeba się dostosować do tej mechaniki, choćbym nie chciał, choćbym tupał nóżkami i mówił naprawdę wiele negatywnych epitetów na tą platformę, to jednak no trzeba się dostosować, ponieważ gra tak chce i my możemy co jedynie sobie tam pierdzieć pod nosem, jak to się mówi. I też interesujące są właśnie te przyciski, które uruchamiają właśnie sprężynki i inne tego typu rzeczy, to jest całkiem fajne. Z tego co pamiętam, nie było w Soniku Advance 1 ani w 2, więc wielki szacun dla twórców za oryginalność.
Ale jeżeli chodzi o sam sobie zone, no to to jest, tak jak już zresztą nazwa sugeruje, podwodna baza, czyli po prostu to wszystko, co widzicie tutaj, jak widzicie, w tle faluje, czyli to jest taki efekt, jakbyśmy właśnie byli pod wodą. Zresztą łatwo się domyślić, że jesteśmy pod wodą chociażby po tych niebieskich lub morskich barwach, które są tam gdzieniegdzie pomiędzy właśnie tymi wszystkimi mechanicznymi ścianami, czy po prostu stalowymi ścianami. No, jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ męczyłem się, żeby dostać się na samą górę, ponieważ jak widzicie, tylko Tails został wessany, a ja nie zostałem wessany i ja musiałem, że tak powiem, kombinować na 150 różnych innych poziomów, dlatego że no, zamiast ułatwiać sobie życie, to Michał lubi sobie utrudniać życie, ale to nie tylko, to nie pierwszy raz, kiedy ja coś takiego robię, ponieważ w życiu prywatnym też często jest tak, że zamiast zrobić coś, no po prostu zamiast utrudniać sobie, znaczy zamiast ułatwiać sobie życie, to ja sobie utrudniam, to ja chciałem powiedzieć. I to jest typowe, jeżeli chodzi o mnie. Może wy macie podobnie, ale może nie w każdej sytuacji, ale w niektórych sytuacjach to jest u mnie bardzo widoczne, że zamiast sobie ułatwiać, to utrudniam sobie życie i później jest takie, no ale kurde, po co ty sobie utrudniałeś życie, mogłeś to zrobić w taki sposób, a nie w inny, a takie, wiem, nie musisz mi tego za każdym razem przypominać. Zdaję sobie z tego sprawę, że zjebałem. Możemy przejść dalej? Ale powiem wam szczerze, że po tym mini maratonie z Sonica Advance będę miał dosyć ogromną przerwę od Sonica Advance, bo autentycznie mam serdecznie dosyć serii Sonica Advance. Naprawdę, tak jak podchodziłem na początku do tego na zasadzie takiej, że jej, fajnie, maraton Sonica, w końcu jakiś taki maraton Sonica będzie na kanale, tak teraz autentycznie żygam już z całą tą sagą Soników Advance, więc trzeba będzie sobie zrobić przerwę od Sonica Advance na jakiś czas. Ale myślę, że w tym roku zabierzemy się jeszcze za jedną grę, jeżeli chodzi o adwansowe Soniki. I będzie to Sonic Battle, ponieważ chciałbym zmierzyć się z tą grą. Bardzo jestem ogólnie ciekaw tej gry. Słyszałem wiele dobrego na temat tej gry i też słyszałem, że jest to niedoceniana gra przez fanów, więc trzeba będzie zweryfikować to wszystko. Ale to z czasem. Na razie skupiamy się na Sonicu Advance 3 i kończymy ten mini maraton. A kto wie, może najdzie mnie za jakiś czas ochota, żeby zrobić już normalną trylogię Sonica. Ponieważ tak, będziemy od nowa robili sobie Sonica 1, 2 i 3. Oczywiście nie całą serię, no bo serio, ja nie mam zamiaru zabierać się za Sonica 4 epizod 1 znowu, ani za Sonica 4 epizod 2 znowu. Wystarczy, że już z Soniciem 4 epizod 2 zwlekałem kurwa dużo czasu. Naprawdę, serio, autentycznie. Sonic 4 epizod 2 miał się o wiele wcześniej pojawić, bo miał się aż w 2016 roku pojawić. No, jak zauważyliście, pojawił się dopiero w 2019. Dlaczego tak długo zwlekałem? Lenistwo! Hashtag lenistwo, po prostu. Leniwa dupa ze mnie była. No i teraz oczywiście postanowiłem posłuchać się mądrzejszych od siebie. No i zamiast Sonika resztę tego zonu będziemy robili jako Knuckles. Sonic dopiero powróci na walkę z bossem i na special stage, tak więc na chwilę musimy pożegnać się z niebieskim jeżem i przywitać kolczatkę Knuckles. Bardzo naiwną swoją drogą kolczatkę, no bo został tak wydymany w dupsko przez Eggmana tyle razy i on się nadal nie nauczył na błędach, że to jest hit. I teraz proszę bardzo, spójrzcie na to, co teraz będzie miało miejsce. Jakoś z Sonikiem nie mogłem zniszczyć tej ścianki. Bardzo podejrzane, czyż nie? No, autentycznie, nie wiem, wydaje mi się, że ta gra bardzo faworyzuje Knucklesa. Nie powinno tak być. Serdeczne JK i z fartem. A JK ma na, mam na celu, znaczy mam na celu. Mam na myśli powiedzenia jebać Knucklesa community. O Jezu, dobra, skończ już Michał, bo ty jesteś nieśmieszny. Tak, pośmialiśmy się, znaczy ty się pośmiałeś w głębi duszy, bo jesteś nieśmiesznym youtuberem, ale daj jakby, daj możliwość wykazania się innym teraz. No i dobra, dam się możliwość wykazania innym. I popatrzcie, jak teraz Knuckles sobie ćwiczy. Oh yeah, trenuj z Knucklesem. Oh yeah, oh yeah. Rób pompeczki, raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy. Dziś pompeczki robisz ty. Oh yeah, trenuj z Naklesem. Kurde, tak jak było trenuj z Krzychem, czy tam trenuj z Jaglakiem. No to tutaj sobie teraz potrenujemy. Patrzcie, kurde, jedziemy z koksem. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, stajemy zza monitorów i robimy pompeczki. Ale to takie nie, kurde, jak łachmyta, tylko kurde wojskowe pompeczki. Jehana z koksem, jehana z koksem, jehana z koksem. Boże, co ty, Michał, odwalasz na tym nagraniu? Ja pierdzielę. O nie. Tak, zapomniałem w ogóle tego wyciąć, ale zostawię to dla was, żebyście mogli sobie tutaj ewentualnie się może pośmieć lub scringe'ować w tym momencie, jak kto woli. No ja stwierdziłem, że to zostawię, bo why not w sumie. Knuckles troszeczkę potrenował, poćwiczył przed następnym aktem, akt 02. W ogóle czemu to jest 02? Czemu nie może być po prostu 2? What the fuck? Nie kumam tego za bardzo. W ogóle nie kumam tego, nie wiem, numerowania. No kurde, dlaczego nie może być po prostu 2? Czemu to musi zawsze być 0? Ja wiem, że to jest 0. Spokojnie. No autentycznie, no szczerze powiedziawszy, nie, was to też jakby trochę nie nurtowało, dlaczego tak w grach coś takiego jest zrobione? Dziwne trochę. Przynajmniej dla mnie to jest trochę dziwny system numerowania, ale jak dla mnie coś jest dziwne, no to dla was niekoniecznie musi być, tak więc ja to jak najbardziej szanuję, ponieważ możemy mieć, że tak powiem, różne poglądy na to wszystko, no nie? No, ale tak jak zresztą mówiłem wcześniej, to powtórzę raz jeszcze. Jeżeli chodzi o lokalizację Chao, to ten poziom był dosyć naprawdę easy, serio. Sunset Hill i Ocean Base to są póki co na razie najłatwiejsze poziomy, jeżeli chodzi o lokalizację Chao, ale spokojnie, od następnego odcinka, czyli od odcinka trzeciego się to troszeczkę zmieni. A jak nie od odcinka trzeciego, to prawdopodobnie od czwartego się to zmieni. Bo prawdopodobnie ta seria, z tego co wyliczyłem sobie to tak na oko, będzie miała z 4-5 odcinków, tak więc... No troszeczkę dłużej nam wyszło niż w przypadku Sonic Advance 1 i 2. No ale no to jest z tego też powodu, że te poziomy mam wrażenie, że są troszeczkę dłuższe. Zresztą w Soniku 1 i 2 Advance mieliśmy tylko 2 akty, a nie 3. A tutaj mamy 3 akty, więc... No wiecie, to troszeczkę zobowiązuje, jak to się mówi. Bo podejrzewam, że gdyby Sonic Advance 1 i 2 miały po 3 akty, no to wyszłoby nam po 4 odcinki na serię, czyli mielibyśmy jeden ekstra odcinek. No ale z dwojga złego, szkoda, że dopiero teraz robię Sonic Advance w maratonie, bo szczerze powiedziawszy też planowałem już kiedyś robić Sonic Advance. Tak dokładnie to planowałem to robić już w 2016 roku, ale no jak zwykle, tak jak już niejednokrotnie podkreślałem, ja mam 1000 pomysłów na minutę, a później się okazuje, że z tych pomysłów wychodzi gówno, brzydko mówiąc. Serio, na przykład takie gry jak Ape Escape, czy... Nie wiem chociażby, co tam jeszcze nagrywałem na kanale. O, Aladdin. To są dwa dobre przykłady. Kiedy planowałem nagrywać te gry w 2014, a nagrałem je dopiero na przykład w 2021 czy w 2020. Chociaż Ape Escape pierwotnie nagrywałem w 2014, ale let's play skasowałem, dlatego że nie cieszył się jakby za bardzo oglądalnością i to trochę był mój błąd, ponieważ akurat skasowałem część historii swojej, bo ja wychodzę z założenia, że nie lubię bardzo kasować starych filmów, nawet jeżeli mnie one cringe'ują. To uważam, że jest to fajna pamiątka, ponieważ mogę na przestrzeni lat zobaczyć, że sprogresowałem. Jest to troszeczkę kawał historii, dlatego ja na przykład w całej swojej historii, to poza skasowaniem właśnie Frogera 2 w 2015 roku na wakacje, gdzie wydałem tylko jeden odcinek, czy na przykład Super Mario 64, gdzie również wydałem jeden odcinek i potem serię wywaliłem w eter. No jeszcze pojawiły się Creepypasty, 3 odcinki. Co tam jeszcze było poza creepypastami? No to chyba co jedynie nieudane zapisy ze streamów kasowałem. To było na zasadzie, że na przykład odpaliłem streama i po 2 minutach albo 3 skasowałem, bo na przykład, nie wiem, okazało się, że miałem tam jakieś, powiedzmy, obowiązki, a no odpaliłem sobie streama w trakcie, kiedy powinienem tam poogarniać parę spraw. Więc no to jedyne, co wyrzucałem i czego mi trochę szkoda nie było.
Ale na przykład no pierwotnego Let's Play Ape Escape trochę mi jest szkoda, bo nawet jeżeli tam była gówniana jakoś, no to... No wiecie, kurde, jednak sentyment, no. Jezus Maria, ale ja się rozgadałem, ale to dobrze, no bo prawdę mówiąc, co ja bym mógł tutaj komentować poza tym, że wyskakują tutaj od czasu do czasu przeciwnicy, no i też to, że lecimy sobie do przodu i jestem czwartą minutę w akcie drugim, gdzie powinienem już dawno skończyć, ale spokojnie, akt trzeci zrobimy bardzo szybko. Akt trzeci chyba będzie miał tam 2 minuty na liczniku, coś takiego, ale to dlatego, że tam akurat nie trzeba było jakoś super się wysilać, jeżeli chodzi o akt trzeci Ocean Base. Tak więc i Ocean Base i Sunset Hill oceniam bardzo pozytywnie pod względem grafiki, soundtracku i tak dalej, chociaż no tak jak mówię, no Sunset Hill no to nutka Green Hill Zone, no troszeczkę za dużo tego, ale tak to graficznie, fabularnie, jeżeli mogę to nawet tak nazwać, no bo jakkolwiek brzmi, no fabularnie jest to jakiś związek z grą. Więc no całkiem fajnie jest nawet to wszystko poprzedstawiane, no nie mogę narzekać. Na razie powiem szczerze, że nie do końca się zgodzę z opinią fanów odnośnie tego, że to jest tak tragiczna gra. Może niektórzy też tak uważają, dlatego że no niepojęte jest, że w grze 2D zaczynamy w mieście, ale no w mojej opinii na przykład Route 99 no to jest fajnym zonem i uważam, że to jest miła odskocznia od takiego właśnie typowego zielonych wzgórz albo splash hillów czy innych tego typu wynalazków, więc no ja cenię sobie dosyć mocno innowacyjność czy tam chyba innowacyjność, dobrze chyba powiedziałem, a Sonic Advance 3 na razie robi na mnie w miarę pozytywne wrażenie, ale nie mogę powiedzieć, że jest to najlepsza gra. Robi pozytywne pod względem właśnie takich malutkich zmian, bo wiecie, małe a zawsze cieszy, jak to się mówi. No ale póki co jednak pozostaje przy swoim, że Advance 2 to najlepszy Sonic Advance. A mówiąc teraz znowu na takie troszeczkę luźniejsze tematy, no to kurczę pieczone, niedługo zabieram się za nagrywanie kolejnych gierek, które pojawiły się w głosowaniu, ponieważ zrobiłem nowe głosowanie na kanale. I to głosowanie jest dlatego, że ten let's play zakańcza let's playe, w sensie listę let's play z 2021 roku i zabieramy się za listę let's play z 2022, a tam są dosyć gorące tytuły, jak na przykład Maraton Komnaty Tajemnic, czyli Harry Potter na PC-ta, PS1 oraz PS2, czy Maraton Gexa, czy nawet Ratchet & Clank, A Crack in Time. I co tam jeszcze było? Tu wymieniłem. A, no jest jeszcze Jackie Daxter Zaginiona Granica, no oczywiście, że tak. Nie mogę się tego wręcz doczekać. Zaginiona Granica to jest normalnie, kurde, rarytasik, na który wręcz bardzo się chełpię i bardzo chcę już nagrać. Jestem ciekaw w ogóle, jak mi pójdzie w Zaginionej Granicy, bo po Jacku X się spodziewałem się, że będzie, kurde, ciekawie. No i się okazało, że było w miarę ciekawie, aczkolwiek przyznam, że potem zacząłem się troszeczkę męczyć i nudzić, no bo no uważam, że jednak wyścigówka wyścigówką, ale mało innowacyjna ta gra jest. Co zresztą nawet potwierdziłem na napisach końcowych, że jest bardzo powtarzalna, a ja o ile nie mam nic do powtarzalności, tak jak jest tego za dużo, no to troszeczkę przestaje być fajnie i przestaje czerpać się fan z gierki. No. A tutaj to w ogóle, nie wiem czemu ta sekcja skojarzyła mi się z Labyrinth Zone z Sonica 1, tak szczerze powiedziawszy. I tutaj w ogóle miałem totalny ubytek w IQ, ponieważ postanowiłem pójść do góry, a okazało się, że Chao, którego szukałem, jest tutaj. Więc niepotrzebnie bym poszedł do góry i niepotrzebnie bym ominął Chao. Tak więc, no, bardzo fajnie. I tutaj miałem takie what the fuck, jak nagrywałem gameplay. Bo przez chwilę myślałem, że mam wszystkie Chao zebrane, a okazuje się, że dwa Chao zostawiłem. I teraz zobaczycie, w jakich miejscach zostawiłem Chao. I powiedzcie mi, czy wy byście się pierwotnie domyślili, że te Chao są akurat w tamtych miejscach. Ale to spokojnie, to jeszcze nie teraz. To dopiero będzie zaraz. Dokładnie za chwileczkę. Jak widzicie, już mamy koniec poziomu. A poprzedni akt robiliśmy w prawie 5 minut, a tutaj 3 minuty i 1 sekunda i 55 setnych sekundy. Tak więc to chyba o czymś świadczy. Teraz wróciliśmy sobie do aktu pierwszego, Ocean Base,
I zobaczcie teraz na to, ja bez żadnego gajda szukałem jak głupi tych Chao. I proszę bardzo, zobaczcie gdzie był Chao. Powiedzcie mi, czy gdyby nie gajd, domyślilibyście się, gdzie jest ten Chao. Albo tutaj, akt drugi teraz, proszę państwa, zobaczcie teraz na to. Widzicie tutaj stos tych lin całych, tych takich żółto-zielonych lin, które powodują, że ta winda czy ta platforma może się poruszać. Kto by się domyślił, że Chao jest kuźwa tutaj schowany? No kto? Ja pierdzielę, no twórcy to są jebane trolle, a myślałem, że kurde... Myślałem, że Ubisoft trollowało, jeżeli chodzi o Raymana, ale chyba tutaj Sonic Team wraz z Segą przebili, kurde, Ubisoft. Co troszeczkę jest... Nie wiem, ja nawet nie mogę w to uwierzyć, że ja to mówię w ogóle, no nie? Ale dobra, Knuckles mówi sobie teraz papa. Za chwilę nawet trafię tam, tylko kurde, no, bo były problemy z trafieniem, nie powiem, że nie. I wraca Sonic do gry. Sonic i Tails, czyli nierozłączny duet. I teraz szukamy tego special stage'a, tej sprężynki. Gdzie ona może być? No, nie no, wcale nie lecę do tego miejsca, no. Wcale nie lecę, no kurde, wcale. Nie no, wiecie, ja sobie tego tak poleciałem tak, o, żeby polatać. Ale w ogóle to... Niebo w tle mnie bardzo również się podoba, że takie, wiecie, tam gwiazdy sobie są i tak dalej. No i cóż, mamy teraz tematyczny special stage, dlatego że to, co widzimy w tle, te takie złote łuki, o, dobre określenie, złote łuki, to przypomina mi właśnie taką bazę podwodną. I z tego co się orientuję, to chyba nawet sceneria jest właśnie w takiej bazie podwodnej, tylko że widzimy tam góry niebo, tak więc... No, twórcy bardzo ładnie się wykazali z kreatywnością. Szacuneczek leci! Co też warte uwagi jest to, że jak zauważyliście, mamy też turbo boosty, jeżeli chodzi o special stage'e. I one powodują, że mamy wtedy możliwość zdobycia pierścieni raz dwa, czyli na przykład jak zbieramy jeden pierścień, to pojedyncy nie mamy dwójki, tylko przykładowo trójkę. I tak zamiast, wiecie, po kolei 1, 2, 3, 4, 5, to leci 1, 3, 5, 6, czy 1, 3, 5, 7, 9, 11. Na przykład coś takiego. I kurde, popiję wodą, bo aż mi zaschło w gardle. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy ja robię, kurde, maraton w post komentary. God damn it. Nie, ale jest ciekawie, bo jak ja się czasami odpalę, no to... Różne głupoty gadam i później będzie można to, hehe, jakkolwiek to brzmi, szotować. I potem będą jakieś przeróbki, że o, pomidor doszedł. Ale do czego doszedł? No. No właśnie. Dobra. Idziemy dalej z koksem. 211 na 180 pierścieni. To pozwala nam zdobyć trzeci szmaragd chaosu z 7. A jest to szmaragd o kolorze żółtym. I tak, Secret Base Zone, znaczy Secret Base, Boże, co ja mam z tym Secret? Ocean Base Zone nie ma żadnych, powtarzam, żadnych ciekawostek. Chyba dopiero od Zone'u 4 wrócą ciekawostki, tak więc na razie kącik ciekawostkowy musi sobie poczekać w kącie. Hehe, ale suchar. Ty to jesteś beton jednak, pomidor. Oj, ty to jesteś beton jednak. No ale dobra, lecimy z koksem, czas na konfrontację z Eggmanem. No bo z kim innym mielibyśmy walczyć? Czas na Egg Foota, czyli Egg Stopa? Egg Stopę? Tak on się prezentuje. Powiem wam szczerze, design tego bossa bardzo mi się podoba. Autentycznie, bardzo ładnie został tutaj przedstawiony Eggman. No i konfrontacja z nim polega na tym, że on sobie tam leci... Troszeczkę jak ten szatan lub diabeł podwodny, jak to się mówiło w Sonicu Advance 1. Z tą różnicą, że on będzie od czasu do czasu właśnie lądował, no i tak zginał swoje nóżki, żeby zadać nam damage. Ale jak widzicie, taktyka na niego jest bardzo prosta. Napiszcie w komentarzach, czy męczyliście się z tym bossem, bo jestem tego wręcz bardzo ciekaw. No, dokładnie tak. Jestem tego bardzo ciekaw i tyle mam do powiedzenia w tej kwestii. No, i w taki oto sposób skończyliśmy sobie Ocean Base i kończymy ten odcinek. Za niedługo dobiega czas antenowy do końca, tak więc ja już się na zaś pożegnam.
Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję po więcej. Wpadajcie na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż tam informuję was o odcinkach, jeżeli nie dostaliście powiadomień na YouTubie. No i zachęcam do wbicia na socjale, grupa na Facebooka, Discord, ponieważ tam się integrujemy ze wszystkimi. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Sonic Advance 3 i nie tylko. Na razie i cześć!